Tym razem opowiem Wam o kolorach. O tym, jak Cody Rocky potrafi je rozpoznawać. W zestawie z Codejem macie takie kolorowe karty, dzięki którym możecie programować odczytywanie kolorów. Dzieje się to za pomocą czujnika zamontowanym w Rocky. Ja wezmę go sobie w dół, żeby łatwiej mi było podstawiać karty. Cody Rocky będzie pokazywał mi, jaki kolor mu podstawiam. Będzie wyświetlał ten kolor tutaj. Pamiętajcie, że światła, kolorowe światła wbudowane są zarówno w Codeju, jak i w Rocky. Te w Codeju mogą wyświetlać się we wszystkich kolorach tęczych dzięki mieszaniu barw RGB. Zobaczcie, jak to świetnie wygląda. Przycisk A aktywuje mi czujnik, który jest obrócony w dół. Jak widzicie, mój stół jest biały, więc lampka świeci się na biało. Barwy się zmieniają, dlatego zapalił się na czerwony. Zobaczcie. Zielony, czerwony, niebieski. Pamiętajcie, że tutaj mamy dwa rodzaje niebieskiego. To wskazówka zwłaszcza dla mężczyzn. To jest turkusowy, żółty, fioletowy i czarny. Uruchomienie czarnej lampki sprawia, że Cody wygląda, jakby był wyłączony. Nic bardziej mylnego. To oczywiście czarne światło. Chcecie dowiedzieć się, jaki jest ulubiony kolor waszego Codeja? Nic prostszego. Wystarczy wgrać odpowiedni skrypt i rozpocząć zabawę. Przycisk A uruchamia mój czujnik. Teraz sprawdzę, jaki jest ulubiony kolor mojego Codeja. Nie jest to żółty. Ani zielony. Fioletowego też nie lubi. Może niebieski? Niestety nie. Zobaczmy, co powie na czerwony. Jest, udało się. Jego ulubiony kolor to czerwony. Co się stanie, kiedy z naszego kodejowego muzyka zrobimy jeszcze czytnik kolorów? Powstanie piękna, grająca, kolorowa droga. Spójrzcie, jak prosto jest to zrobić.